Zaczynamy? No to start. Sylwester Latkowski, jesteśmy na planie serialu dokumentalnego Przykrywkowcy, podwójna gra. Przybyliśmy do Hiszpanii, dobra, cięć jeszcze raz. Przybyliśmy do Hiszpanii, do Walencji, bo powiedzieć historię, o której niby wszystko wiedzieliśmy, czyli o tym, jak ujęto Słowika, a tak naprawdę po raz pierwszy dowiecie się, jak to wyglądało, czy na pewno wszystko szło tak dobrze, jak nam to sprzedano. Ze mną jest jeden z przykrywkowców, Romeo. Tak. Poznacie go już w pierwszym odcinku. Jest trochę przewodnikiem po tym świecie. Oprowadza nas, poznaje nas z osobami, których prowadził. Roman, dla wszystkich się wydaje, że to jest malownicze, zielone miasto, teren turystyczny, a tak naprawdę jest tu przestępca na przestępcy. Żyje tutaj przestępca na przestępcy. No taka jest prawda. Masa przestępców, zresztą nie tylko polskich, się ukrywa tutaj w tych rejonach. Większość z nich niestety siedzi w przemycie narkotyków. Tak to po prostu tutaj funkcjonuje. Jest to nie bez powodu i Słowik, i Pyza też tutaj się ukrywali, też tutaj budowali podwaliny do swoich przyszłych interesów. To tak to było. Pokażemy wam, jak się robi jeden z odcinków serialu Przykrywkowcy. Przecież jeden chłopak, kierowca, po prostu przywiózł mi tę broń. Bo ja sam, my lecieliśmy samolotami, także tutaj wiesz, musiałbym być zgłoszenia. Właśnie chciałem to zapytać. Ale wiesz, nie będę tego tłumaczył, nie będę tego opowiadał, no bo to po prostu było moje ryzyko. I wtedy ten chłopak, który mi to przywiózł, znaczy policja, to nie tak, że ktoś tam, wiesz, jakiś tam nie wiadomo kto. Policjant to przywiózł, natomiast po prostu zrobił to jakby poza dokumentami, tak, wszystkim. Wolałbym, tak jak mówię, no być sądzony w sądzie później, jeśli coś by się złego wydarzyło, niż po prostu pójść do piachu. A pamiętajmy o jednej rzeczy, oni tu, wiesz, wszyscy przestępcy, jeżeli się ukrywają gdzieś za granicą, to czują się bezkarni, dlatego że czują się anonimowi na określonym terenie. Nawet jak coś nowy wywijają, to wiesz, jest dużo trudniej znaleźć kogoś na obcym terenie niż u siebie, nie? Dobra, ale ty gadasz, to nagrywane to było? To czemu zagadujesz? Już zjebka, już. Ja wiedziałem, że ty chcesz, żeby takie rzeczy padły. No wszystko będzie nagrywane. Będziesz miał Big Brothera, żeby była jasność. Inaczej się to... Więc... Nie... Bo można mieć tylko jedną sztukę bagażu. Nie wiem jak dźwięk, ale ja jestem gotowy. Gotowy. Ten serial to właściwie film drogi. Każdy odcinek dzieje się w innym miejscu. Przemierzyliśmy wiele dróg w Polsce i za granicą. Okej? Okay? Co powtórzyć? Będzie jakiś śmieszny piesek, który leje na koło. Babcia co prawda nie wygląda na mafiozę, ale czemu nie? Wszyscy? Tak. Od czego zaczęliśmy drugi dzień zdjęciowy? Będziemy przejeżdżać przez... Poczekaj, teraz ja. Wody powinniśmy kupić. No, od znalezienia sklepu, gdzie możemy kupić... letnie koszulki, no bo wszyscy przyjechali tutaj z zimnego kraju i oczekiwali, że podobnie będzie tutaj, tak? Dobra, to jedziemy teraz nad morze. Dobra. Jeszcze tutaj porób, jak chodzimy, nie? Bo to się przyda, ale jedziemy nad morze. Albo czekaj, idziemy tam, czy... Idziecie tam? Tam. Nie, wy tam idziecie. Tam chcę was kierować. To nie jest ładniejsze? Nie. Na pewno? O plecu będziemy gadać? W dokumencie plany filmowe szuka się w różnych miejscach, a zazwyczaj jest to ulica lub lokalna knajpa, najlepsza, zwłaszcza o tej porze, gdzie jest mało ludzi, no i możemy porozmawiać o rzeczach, których przeciętny człowiek nie chciałby usłyszeć. Tak jak frytki smażone? Ja je w Polsce podaję też. No ja też, ale coraz częściej w Polsce, ale tutaj to wiesz, one są takie świeże, nie? Damy moment i to porfa. Okej? Okay? No kiedyś jak się zaczną za media brać, to oni pójdą siedzieć. Zapewniam cię. Podatkowe skarby i skarbówki. Naprawdę? Tak. Za to ich wolno.
I zapewniam Was, że to nie będzie program kulinarny. Nasza rozmowa nie będzie dotyczyła specjalności hiszpańskiej, czy sardynek jakich? No, sardynek po prostu smażonych. Z czosnkiem i z paroma innymi rzeczami. Porozmawiamy raczej o ludziach, którzy w Polsce byli ścigani, ukrywali się i zajadali się tymi specjałami. Proszę. W tej części opowiemy o największym przemycie, jaki ma miejsce w Europie. Powszechnie znane tak naprawdę, no. Tylko ci kwestia jest tylko, no, jak ty będziesz chciał to pokazać dalej. Bo to Hiszpania jest drzwiami, przez które narkotyki pływają do Europy. Czym jest w ogóle mafia według ciebie? Czy w ogóle mafia w Polsce jest? Ja uważam, że jest. Szacuje się, że 80% kokainy trafia właśnie przez Hiszpanię. Dwa plus dwa, no. I wychodzi mafia, no i tyle. Ja nie będę podawał nazwisk teraz, no, ale ja znam, wiem jak to wygląda. Przez takie miejsce jak tutaj, Port Vallecano. No, no, to chodźcie, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ale macie się chodźcie. O ile na przykład masy, tak zwanego naszego, tego słynnego masy nie lubię, o tyle tutaj się z nim zgodzę, że oni to byli mafia trzepakowa, tak zwana. On takich słów użył, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak. I gruba mafia to były właśnie służby i to się nie zmieniło, ale to cały czas. I wkurzaj tak, kurczę. Nie, no ja ci nie, no sam zwariowałem. Chciałeś jakieś emocje, no to masz, no. Wiesz jak to jest, na robocie nie możesz wybuchnąć. Bo tam jesteś sam, jak ja wybuchnę, oni wybuchną do mnie. Wiesz, co chodzi? Dowijamy do końca odcinka i serialu. Tak, dowijamy do końca i miejmy nadzieję, że pokazaliśmy kawałek ciekawej pracy policyjnej. To wypijmy za przygrywkowców i za widzów. Zapraszamy. Tak jest.